banki, ponieważ to się okazało, banki bardzo nie lubią konkurencji, bardzo nie lubią. I jeżeli pojawia się gracz, który zaczyna ściągać z rynku pieniądze, to w tym momencie banki ruszają z taką delikatną kontrakcją, tak bym to określił. Ja przypomnę tylko, że 10 lat temu po raz pierwszy tego rodzaju taka delikatna kontrakcja ze strony sektora bankowego dotknęła SKOK-i, gdzie też zaczęto mówić, że to jest coś nie w porządku, prawda, trzeba się temu przyjrzeć i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Banki po prostu traciły klientów, bo klient mógł pójść albo do banku, albo na Amber Gold. Szedł do Amber Gold, bo tam było lepsze oprocentowanie. Przynajmniej tak się wydawało. I zawsze tak jest. Ja zwracam uwagę, że teraz już nie ma takich firm, więc system chyba zadziałał. To znaczy, możemy, jeżeli mamy oszczędności, chcemy gdzieś jest, że tak powiem, powierzyć, no to na 3% w jakimś dowolnym banku to oprocentowanie się nie ma. Jeżeli pada, no dlatego Komisja Nadzoru Finansowego tym się zajęła, no ale jak złożyła doniesienie do prokuratury, czy poinformowała prokuraturę, że coś jest na rzeczy, to prokuratura rejonowa, no Boże drogi, no czym się może rejonowa prokuratura zajmować? Przecież oni głównie zajmują się albo sporami domowymi, albo wypadkami samochodowymi, ale nie tego rodzaju historiami. Więc efekt był łatwy do przewidzenia. To było w sumie dość bezpieczne. To, co mówi profesor Zybała przed przerwą, że świat cywilizowany ma całą masę instytucji, które potrafią alarmować, a u nas... Nie, to nieprawda, no. Dlatego że na świecie dzieją się jeszcze większe afery. Ja przypomnę tylko, że w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku masowo padały banki. Tak, z innego powodu. Przecież nie dlatego, że dochowywały staranności, nie dlatego, że dbały o interes akcjonariuszy. Ja myślę, że Amber Gold był powiedzieć, że kryzys testem finansowy to było przeniesienie mechanizmu piramid finansowych do samego serca zachodniego systemu bankowego. Tak, i wszyscy temu przyklaskiwali przez całe lata, więc to nie jest tak, że nasze kapitalizm w ogóle jest narażony na bardzo złe zachowania, przysiąga... Ja przypomnę tylko, że bardzo duży koncern samochodowy z zagranicy, z zamiedzy, powiedzmy, ostatnio też był bohaterem afery, bo oszukiwał przy oprogramowaniu sterującym silnikami spalinowymi, wysokoprężnymi. Znaczy, ja myślę, że to był test, taki podwójny test, że z jednej strony to był test dla naszych obywateli, dla nas samych, zmierzyć się z taką atrakcyjną ofertą i dobrze zrozumieć skalę ryzyka, wyważyć ryzyko i podjąć właściwą decyzję. No widać, że część obywateli uległa pokusie łatwego zysku, który no był iluzoryczny, jak się okazało. Natomiast z drugiej strony był to też test dla państwa, dla instytucji państwa. Nie myślę, że instytucje państwa do końca mają chronić w 100% obywateli, oczywiście. Ale wydaje mi się, że w tym wypadku i w ogóle instytucje państwa mają obowiązek wytworzyć właściwą informację dla obywatela, który powinien mieć dostęp właśnie do takiej informacji, jaki jest poziom ryzyka w przypadku działań, które chce podjąć na rynku finansowym. Nie ma takiego dostępu. Jak? Strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego. Nie, ale mówi o takiej, wie pan, takiej przejrzystej, zobiektywizowanej informacji. Oczywiście, że jest mławica różnych informacji. Przeciętny człowiek absolutnie nie ma możliwości zapoznania się z tym. Panie profesorze, w każdej chwili może pan sprawdzić na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego informacje o takich spółkach, nie, które są podejrzane. Ale to nie jest informacja, która jest adresowana, proszę pana, dla przeciętnego obywatela. To jest informacja adresowana dla rynku. Dziennikarza może. Tak, ewentualnie dla prokuratury, dla innych instytucji, nie. Żeby zobaczyć sposób działania danej instytucji, nie, czy ona... Nieprawda, panie profesorze, pan się myli. To jest adresowane do każdego, bo jeżeli coś trafia jest do internetu, ale de facto, każdy ma do tego dostęp. Przeciętny człowiek, przeciętny człowiek nie ma możliwości zobaczenia wymiaru tej informacji, bo to jest innego typu komunikacja dla człowieka, który przychodzi, nie wiem, ma 10 tysięcy, gdzieś tam dostał od kogoś spadek, coś może, on potrzebuje prostego komunikatu. On nie będzie sięgał na stronę internetową. Od tego są instytucje państwa, od tego są instytucje konsumenckie, ale też są instytucje, nie wiem, społeczeństwa obywatelskiego, które monitorują, te takie instytucje są advocacy group, prawda, które zdają sobie sprawę, że są pewne słabsze grupy społeczne i wytwarzają dla nich pewien, bronią ich interesu, wytwarzają dla nich adekwatną informację o otoczeniu, w którym żyją. No tutaj nie zafunkcjonowaliśmy dobrze jako i państwo, i jako społeczeństwo obywatelskie. Naraziliśmy znaczną część obywateli na to, że oni ulegli
ulegli łatwej pokusie. Oczywiście można powiedzieć, że to był ich wybór. I jakby w tej retoryce, czy tej debacie po zdarzeniu ścierały się takie dwa punkty widzenia, prawda? Jeden mówił o tym, że no to jest indywidualna decyzja, indywidualne ryzyko człowieka, który decyduje się na taką atrakcyjną ofertę, prawda? A niektórzy mówili, że nie, to państwo jednak powinno stworzyć ramę, otoczyć opieką obywatela. Nie, wydaje mi się, że tu gdzieś środek jakiś powinniśmy wybrać. To nie jest tak, że człowiek jest racjonalny. To trzeba sobie powiedzieć. To nauki społeczne mówią bardzo, bardzo wyraźnie. Człowiek nie jest racjonalny, nigdy nie był i nigdy nie będzie. Potrzebuje pewnego... Także widzicie państwo, Warszawa jest żydowska. Co jeszcze, no tak generalnie rzecz biorąc. Są takie dziwne informacje, które przychodzą nam, gdy oceniamy tę sprawę, gdy czytamy relacje prasowe. Więc dziwne zachowanie prokuratury, dziwne zachowanie Urzędu Skarbowego. Wszystko się dziwnie zachowuje. Samorządowych, no bo Warszawa jest żydowska, mówią. I coś jeszcze, o czym mówił sam premier Tusk swego czasu. No krążyły plotki, że firma jest taka trefna, no ale tak naprawdę, no tylko na tych, i to na szczytach władzy krążyły te plotki, a tylko do plotek to się wszystko ograniczało. Tu nie czujecie panowie takiego zaskoczenia, czy takiej poczucia, nie macie poczucia, że jakiś dziwny świat tutaj był kreowany? No to jest rzeczywiście najbardziej interesujący wątek. Ja zgadzam się z analizą tutaj pana redaktora zasadniczo, natomiast mam pewną wątpliwość co do tego parasola politycznego. On rzeczywiście jest dosyć jeszcze taki niejasny i wymagający dalszego zbadania, bo wiele wskazuje na to, że parasol polityczny był, prawda? No bo był parasol. Piramidy finansowe od czasu do czasu powstają, mówiliśmy o tym trochę i nawet w sercu systemu finansowego świata zachodniego ostatnio się powstają, gdzie mechanizm ten przenika do banków, które kiedyś były ekskluzywnymi. Teraz wiecie państwo, no już kościołów pełno, kościoły dominują, kościoły zwyciężyły, kościoły wygrały. Nie być zwykłymi koniunkturalnymi przechyłami. Możdżyńska jest super, jeżeli chodzi o prezentowanie symboli religijnych, eksponatów religijnych, które są dla każdego pouczające, rzeczywiście, nawet dla ateistów. Namalowała też papieżycę Joannę w ciąży z miejscem dla dziecka na tronie. Parasola politycznego. Piramidy finansowe potrafią kwitnąć w wyniku niedostatku regulacji, niewiedzy ludzi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jeżeli pojawia się dodatkowo parasol polityczny, no to już ma znamiona działalności mafijnej, czy przynajmniej głęboko korupcyjnej. I tutaj te znamiona są, natomiast szczegółów nie znamy, prawda? No oczywiście najbardziej smakowitym wątkiem sprawy jest praca syna premiera ówczesnego w tejże firmie i to jest najbardziej atrakcyjny przedmiot igrzysk politycznych i taka rzecz ekscytująca opinię publiczną. Bez dwóch zdań też obecność syna premiera mogła służyć za taki parasol wiarygodności, prawda? Dla wszystkich, którzy mieli wątpliwości i to jest coś, co wymaga wyjaśnienia. Szczegóły tutaj ważne. Premier wiedział o tym, gdzie pracuje jego syn. Zresztą on wiedział o tym, co się pakuje. Gdzie kto pracuje? Kto, premier? No, premier sam powiedział, że on odradzał swojemu synowi w jednym z wywiadów. Ale nie wiem, jak głęboka była jego wiedza na temat charakteru działania tej firmy. No pewnie znał nazwę firmy. Wystarczyło, żeby wyjrzał przez okno w Warszawie, żeby wiedzieć, czym ta firma się zajmuje. I jeśli miał choć odrobinę elementarnej wiedzy ekonomicznej, to powinien szybko wyciągnąć właściwy wniosek z tego. To ja nie sądzę. Nie podejrzewał pana premiera Tuska o to, że takiej elementarnej wiedzy nie miał, przy czym miał też do dyspozycji kompetentne organy, które powinny, mógł zapytać przecież, nic by złego się nie stało i by dowiedział się. Ja myślę, że ja nie sądzę, że mógłby się pytać, nic by złego się nie stało. Pewną wiedzę miał. To się zresztą cała ta, zwróćcie państwo uwagę, że ta afera wybuchła tak naprawdę, kiedy prokuratura tak się mocniej dobrała do tego towarzystwa i nagle się okazało, że firma jest, że tak powiem, mocno podejrzana, chociaż wcześniej odmawiano, ale w pewnym momencie to zaskoczyło. Dlaczego pan mówi... Kluczowa rola KNF-u tam była. Tak, bo KNF się domagał, prawda, żeby oni coś zrobili, a KNF domagał się między innymi dlatego, że był informowany przez banki, w tym Narodowy Bank Polski, że sprawy nie wyglądają zbyt dobrze.
Zresztą, powiedzieć, że kapitalizm akurat zadziałał. Tu zadziałał, rzeczywiście tu zadziałał, się stało zgodne. I teraz, wie pan, jeżeli firma doprowadziła do takiej sytuacji, że przy Placu Powstańców jest, jak wiadomo, siedziba Narodowego Banku Polskiego, a oni po drugiej stronie, naprzeciw, uruchomili swoje biuro z wielkim napisem Amber Gold. To już była bezczelność. To już poszli za daleko. Mam wielkie oczekiwania odnośnie komisji pracy, komisji pod tym kątem, o którym teraz tutaj mówimy. Bo w gruncie rzeczy mówimy o czym? Jest takie pojęcie w politologii klientelizm. Klientelizm. Istotą naszej polityki jest klientelizm. To znaczy politycy tworzą wokół siebie sieci, na które oddziaływują i z których czerpią. Tu się panie profesorze do końca z panem nie zgodzę. Ja myślę, że jest znacznie lepiej niż w latach 90. No, być może. Natomiast... Ja niedawno profesor Zybertowicz właśnie napisał książkę, który główna teza, znaczy wywiad rzekę, w którym główną tezą jest wielopiętrowy klientelizm. Absolutnie. Wydaje mi się, że to jest sedno naszej historii politycznej. Tak. Nie wiem, przynajmniej od XVI wieku. To jest sedno naszej historii politycznej. I wydaje mi się, że to jest też sedno naszego systemu politycznego. Po 90 roku. Ciekawe co jest. Dostrzegam, że wiele typów biznesu w Polsce w ogóle by się nie rozwinęło, czy nie miałoby szans rozwinąć się, gdyby nie bardzo ścisłe więzi z politykami. To jest wzajemna interakcja. Politycy potrzebują biznesu do swojej aktywności i biznes potrzebuje polityków. Niestety my nie mamy tego modelu zachodniego, gdzie te światy funkcjonują. Panie profesorze, do czego politycy byli potrzebni temu facetowi z Amber Gold? Do bardzo wielu rzeczy. Muszę sobie wyobrazić firmę, która robi interesy w bardzo wrażliwej dziedzinie, nie jest pewna systemu podatkowego, nie jest pewna regulacji bankowych, nie jest pewna regulacji ostrożnościowych, wrażenie zagrożenia ze strony instytucji publicznych, urzędników. Nie, wie pan, to by trzeba było wejść bardzo głęboko w strukturę działalności i psychiki przedsiębiorcy, który angażuje duże pieniądze. Proszę państwa, nowe stacje się tworzą. Informacji. Boże. Panie profesorze, ale przecież... Nowe stacje się tworzą, państwo zobaczą. No jakie pieniądze? To ty bardziej potrzebował pomysłu. Ale dam panu przykład z poziomu lokalnego. Przepraszam, podam pan inny przykład lepszy. Mamy w Polsce firmy, prywatne firmy, produkujące armię. Produkujące uzbrojenie, prawda, różnego rodzaju systemy i tak dalej. Chwileczkę. Cokolwiek. Obsługujące Wojsko Polskie. To jest ich często jedyny odbiorca. Jeżeli nie będzie zamówień z wojska, to firma może spokojnie zamykać działalność. No, wie pan, trudno sobie wyobrazić większą zachętę do tego, żeby wejść w układy z politykami, którzy rzeczywiście mają w tym momencie możliwość zabezpieczenia. Czyli ja zakładam, jeżeli jest prawdą to, co w tej chwili mówię, to ja zakładam, że w tej chwili CBA, ABW, CBS i wszystkie możliwe kompetentne organy powinny się zwalić na tę firmę i dokładnie sprawdzić, czy tam czasem nie pracują jacyś krewni znajomi królików. O to chodzi, panie profesorze, nie o to chodzi. Z tego, co ja wiem, to tak, Amber Gold płaciło uczciwie podatki. Przede wszystkim taka firma, która chce zrobić duży tego rodzaju przekręt, musi uczciwie i solidnie płacić podatki. Po drugie, musiała zatrudniać dobrych prawników. Okazało się, że zatrudniali jednych z najlepszych w Trójmieście. Po trzecie, jeśli chodzi o te różnego rodzaju drobiazgi, takie niedociągnięcia, typu, że oni tam nie złożyli sprawozdania, albo że on miał tam jakieś wyroki w zawieszeniu, no, urzędnicy chętnie na to przymkną oko, jeżeli wiedzą, że no, przecież firma się rozwija, ten człowiek się pojawia, prawda, w towarzystwie. Jeśli mają dobrą protekcję polityczną, no, to dobrze powiedział redaktor Czarkowski, jeśli pojawiają się w dobrym towarzystwie. Jeżeli się wyznaczy, to nie chodzi o protekcję. Pan dobrze argumentuje na rzecz mojej tezy. Jak pan sobie wyobraża taką protekcję w praktyce? Niech pan opowie naszym słuchaczom, bo to byłoby bardzo ciekawe. Bardzo proste jest to, wie pan. Polityk daje protekcję poprzez to, że uwrażliwia urzędnika. Słuchaj, jak przyjdzie pan taki czy taki, to bądź dla niego miły, pokaż mu, jakie są regulacje, wytłumacz mu, jakie są ryzyka związane z jego działalnością.
co my możemy dla niego zrobić. Wie pan, na poziomie lokalnym przypadki... Ja panu powiem mnóstwo. Na poziomie, prawdopodobnie, no nie mam analiz zobiektywizowanych, na poziomie lokalnym to jest tak, że przedsiębiorca chce się rozwijać, na przykład w handlu, większość nieruchomości należy do lokalnej władzy. I przedsiębiorca jest zmuszony do tego, żeby wchodzić w relacje z lokalną władzą, żeby uzyskać na przykład lepsze lokalizacje dla swoich placówek, żeby uzyskać możliwość zbudowania parkingu przy sklepie, który zamierza dzierżawić. Ale Amberg od tym się nie zajmował. Nawet dużynki, PSL angażuje, ma sieć przedsiębiorców, którzy wrzucają mu darmowe żarcie na dużynki. To można uprościć do banalnej sprawy, której sam pan redaktor mówi, ja trochę nie rozumiem, o co się panowie właściwie kłócą, mam wrażenie, że istota rzeczy nas wszystkich łączy, czyli bezradność organów kontrolnych i ścigania była w pierwszej fazie sprawy oczywista. Że taką bezradność można osiągnąć poprzez protekcję polityczną, wydaje się równie oczywiste, więc nie ma sporu. Tutaj nie ma sporu. Ja panowie, znaczy mamy na pewno zdjęcia polityków samorządowych z tym samolotem chociażby, który symbolizował karierę Amber Gold. I teraz jest zawsze pewnie pytanie, czy oni poszli dlatego, że ten Amber Gold tak się wspaniale rozwijał i chcieli się ogrzać w jego cieple, czy było odwrotnie? Prawda? Jedno i drugie. Ja myślę, że tutaj zadziałała, że tak powiem, wspólnota interesów. Jedni chcieli się ogrzać i drudzy chcieli się pokazać. To jest oczywiste. W przypadku Amber Gold sprawa wyglądała moim zdaniem, na przykład pojawi się, oczywiście, że się pojawi kwestia syna premiera, który z pewnością będzie musiał stawić się przed komisją i odpowiadać na pytania. Zapewne stwierdzi, że nic nie pamięta. Ale to przed nami. W każdym razie, dlaczego on go zatrudnił? Nawet jeśli mu zapłacił, nie wiem, tam 20-30 tysięcy, to ale być może zapłacił mu bardzo mało. Albo może też bardzo mało zapłacił, to nie ma żadnego znaczenia. Sam fakt, że on zatrudnia syna premiera, go uwiarygodniał. To samo zrobiła swego czasu Warszawska Grupa Inwestycyjna, kiedy nagle w radach nadzorczych znaleźli się tacy ludzie jak pan poseł Rosati, wtedy europoseł, prawda? Czołówka, że tak powiem, celebrytka polskiego, przynajmniej warszawskiego biznesu, prawda? Czy Richard Mbeweł, ówczesna gwiazda telewizji, prawda? Ekspert. Oni ich uwiarygodniali. To jest pewna metoda, która na świecie jest stosowana dość powszechnie. No nie wiem, Gazprom zatrudnia byłych kanclerzy, prawda, niemieckich, czy jakichś tam polityków. W ten sposób się uwiarygodniając. To nie jest żadna tajemnica i do tego nie potrzeba żadnej komisji śledczej, żeby to wiedzieć. To, co mnie najbardziej w tej sprawie interesuje, to gdzie są pieniądze? Gdzie te pieniądze popłynęły i dlaczego? Te 800 milionów. No, czy tam 600, nieważne. Te pieniądze gdzieś musiały popłynąć. Ktoś na tym zarobi. I my do dzisiaj nic na ten temat nie wiemy. Ja nie wiem, czy komisja śledcza na to pytanie znajdzie odpowiedź. Dlatego, że wielu... Nie popłynęły do kieszeni właścicieli Ambergo? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. To jest taka najbardziej prawdopodobna hipoteza. Ale wie pan, jeśli gdyby było tak, jak pan podejrzewa, że te pieniądze trafiły do kieszeni właścicieli Amber Gold, to oni spokojnie z założonymi rączkami odsiedzą do końca, do ostatniego dnia, nawet nie będą wnioskowali o przedterminowe zwolnienie za dobre sprawowanie, odsiedzą, a potem będą do końca życia żyli z tych pieniędzy. I nikt im już niczego... chyba za proste. To chyba jest za proste. No, za proste, tak. Trzeba im zabrać. Oni twierdzą, że tych pieniędzy choroba już nie ma. Choroba to jest. Zresztą mnie zastanawia jedna rzecz, a mianowicie dziwny spokój, jaki prezentuje to małżeństwo, czy być może byłe małżeństwo, nieważne. Oni są bardzo spokojni, tam specjalnie nie... No teraz zwrócili się do Strasburga, żeby skarżąc się na rząd polski, czy w ogóle na władze polskie, że za długo trzymają w areszcie, co jest zresztą prawdą. Co jest zresztą oczywiście prawdą. Nie wiadomo, czym to się stanie. Panowie, nie wiemy, czym się skończy. Nie wiemy, czym się skończy komisja śledcza. Czy będzie polityczna jatka, czy też śledztwo, które pozwoli pokazać mechanizmy działania. Ja osobiście jestem za tą drugą wersją. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Na pewno będzie jeszcze wiele debat poświęconych pracom komisji. Tę musimy zakończyć. Moimi gośćmi byli politolog profesor Andrzej Zybała, Bartłomiej Radziejewski, redaktor Marek Czarkowski. Ja państwu dziękuję za uwagę, Robert Walenciak, i zapraszam na kolejną debatę poranka już jutro. Dziękuję. Reklama. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład z 55-calowym telewizorem Ultra HD LG za jedyne 3499 zł. Szczegóły akcji na MediaMarkt.pl.
Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminos pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminos to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminos. Utrzymaj kontrolę. Feminos. Dostępny w aptece. Karol? A jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz na ryneczku Lidla. Wszystkie świeże owoce minimum 20% taniej. Na przykład niezwykle słodki kiwi prosto z Nowej Zelandii. Tylko 69 groszy. 69 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Czwórka zdrowa, piątka okej. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftek. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan Med. Dezaftan Med? To pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniewki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Każdemu inny dzwonek przypomina o wrześniowych zakupach. Nieważne, który ty usłyszysz, po prostu weź korzystną mini-radkę na wrześniowe zakupy i ciesz się wypłatą nawet w dniu złożenia wniosku. Szczegóły w placówkach banku i na pkob.pl. Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Pokaż światu swój styl. Bo już teraz w Lidlu najnowsza kolekcja mody damskiej Smara. A w niej m.in. stylowa ramoneska w 7 fantastycznych wzorach do wyboru. Za 79,90. Tylko 79,90. Szeroki wybór butów na jesień. Stylowe bodki za 55 zł. Jedynie 55 zł. W ofercie również spodnie typu jogger, boyfriend, rurki oraz koszule jeansowe i modne bluzki w supercenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tato, idę się kąpać. Znowu? To już piąty raz dzisiaj. Tak, bo na myjniach Shell piąte mycie jest darmowe i dostaje się punkty w nagrodę. Piąte mycie, ale auta. Aha, to jedźmy. Wymienimy punkty na samochodzik dla mnie, a dla ciebie na hot doga i kole. Czysty zysk na stacjach Shell. Piąte mycie auta gratis oraz 1000 punktów w programie Shell Club Smart. Oferta trwa do końca listopada 2017 roku. Szczegóły oraz lista stacji objętych promocją na shell.pl. Shell, serdecznie witamy. Saturn Raci, myśl technologicznie. Trwa totalna wyprzedaż. Tysiące okazji tylko do 11. Wszyscy muszą zarobić, koniecznie. Samsung Galaxy. Rzecz na statku. Samolot. Przysługują nam różne prawa, warto je znać. Pociągu, autokasa. Kupiony bagaż, opóźniona lub odwołana podróż. Kiedy przysługuje nam prawo do reklamacji? Pogotowie konsumenckie, czyli pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. Dziś od 9.15 do 10.15. Na Państwa pytania będzie odpowiadać ekspert. Zadzwoń pod numer telefonu 22 645 27 00. I słuchaj też po 21.30. To promocja. Jest 10:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Polacy nie liczą na wyjaśnienie afery Amber Gold. Według sondażu TNS obok 55% ankietowanych uważa, że Sejmowa Komisja Śledcza nie rozwiąże sprawy. To tylko oznacza, że ludzie przyzwyczaili się do tego, że tak naprawdę politycy za nic nie odpowiadają. Zamiast tradycyjnej poczty będą używać elektronicznego systemu. Od dziś komornicy mają narzędzie do szybszego zajmowania kont dłużników. Jest to dla nas przyspieszenie tej wymiany informacji z bankiem. To
Polska będzie sprowadzać rodaków z Kazachstanu, zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. To jest grupa około 45-60 może tysięcy, ale to musimy zrobić. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. 23% Polaków uważa, że Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery Amber Gold wyjaśni sprawę. 55% jest przeciwnego zdania, a 22% uważa, że trudno powiedzieć. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Polskiego Radia 24. Wyniki te skomentował Paweł Grabowski z Kukiz15, członek Komisji Sejmowej, która zajmie się aferą. W rozmowie z Polskim Radiem 24 poseł powiedział, że znajduje się w grupie, która uważa, że komisja wyjaśni sprawę. Jeżeli większość ludzi albo stwierdza, że trudno powiedzieć lub że nie wyjaśni, to tylko oznacza, że ludzie przyzwyczaili się do tego, że tak naprawdę politycy za nic nie odpowiadają, że urzędnicy za nic nie odpowiadają, że jest jakaś taka lepsza kasta, czy tam elita, która robi co chce, a zwykły szary obywatel gdzieś musi stać z boku i przyglądać się biernie temu. Inne zdanie jest Marek Sawicki z PSL, który nie dzielta się, oni wciąż, jak się nie dzielą, to wyobrażenia na ten temat dzielenia się mają. Nie dajmy się głupocie omotać. Głupota pochodzi od diabła i on poprzez swoją inteligencję profesury sześciotysięcznej chcę omotać wszystkich, chcę omotać. Ale mamy doświadczenia z komisji śledczych licznych w sejmach poprzedniej kadencji i wiemy doskonale, że te komisje niewiele wyjaśniły. Natomiast mogą być dobrą trampoliną dla polityków do podbicia się na kolejne kadencje. Sondaż TNS Polska dla Polskiego Radia 24 przeprowadzony został 5 i 6 września metodą wywiadu telefonicznego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku powyżej 18 lat. Gość debaty poranka, politolog Bartłomiej Radziejewski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, zwraca uwagę, że komisje śledcze powoływane były zbyt często, a ich prace miały cel przede wszystkim polityczny. Doszło do dość głębokiego procesu wykolejenia instytucji komisji śledczej w ogóle w Polsce. Przypomnijmy, że komisje śledcze tradycyjnie powstają na podstawie pewnych bardzo konkretnych przesłanek, prawda? To ma być konkretna sprawa, ale to ma być też sytuacja, w której organa do tego powołane, tak jak prokuratura czy sąd, zawodzą. W tym przypadku, jak i w poprzednich przypadkach w ogóle się nie mówi o tym, że doszło do jakiejś nieprawidłowości czy w śledztwie, czy w procesie sądowym. Zarzuty w sprawie Amber Gold zostały postawione przeszło rok temu i są to surowe zarzuty ze związkami, a nawet do 15 lat więzienia. Postępowanie sądowe się toczy, więc jak się wydaje, jest chyba za wcześnie, żeby formułować przesłankę, że potrzebna jest dodatkowa instytucja. Wczoraj członkowie komisji uzgodnili tam pracę i postanowili zwrócić instytucji wymienionych w uchwale o powołaniu. Komisja nawiąże też kontakt z Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie przesłuchania założycieli Amber Gold. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w najbliższą środę. Dobrze. Dziś kończy się 26. Forum Ekonomiczne w Krynicy. Trzydniowe spotkanie to okazja do wymiany poglądów na aktualne sprawy gospodarcze oraz związane z polityką zagraniczną. Główny temat to Europa w obliczu wyzwań. Jakiekolwiek przyzwolenie, popuszczenie, nie, to są kwestia życia i śmierci, no przepraszam bardzo. Wielu ludzi nie mają na raka, znaczy na leki, umierają na raka. Jak Jaśko umarł na zawał serca. Ja mówię do siostry, że Jaśko umarł na serce. Ona, no jak to na serce? Nie na serce, tylko na zawał serca. No to właśnie. Regionu, eksperci, ekonomiści oraz prezesi największych spółek. W tym roku gośćmi byli m.in. premier Beata Szydło, premier Węgier Viktor Orban, a także ministrowie wielu resortów. Jak zawsze w Krynicy, oprócz oficjalnych spotkań, bardzo ważną rolę odgrywają również te nieformalne, kuluarowe. Organizatorem forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, głównym partnerem województwo małopolskie. Z Krynicy Krystyna Prostak, Polskie Radio. W forum ekonomicznym w Krynicy wziął udział premier Ukrainy. Tamtejsze media poświęcają wiele uwagi wizycie Władimira Hrojsmana w Polsce, który spotkał się m.in. z szefową polskiego rządu Beatą Szydło.
Ukraińskie media wiele uwagi poświęciły wspólnym deklaracjom Beaty Szydło i Wołodymyra Grojsmana dotyczącym partnerstwa i współpracy pomiędzy oboma krajami, m.in. w dziedzinie obronności czy energetyki. Wiele wydań ze szczególną uwagą relacjonowało obietnice szefów rządów usprawnienia ruchu na polsko-ukraińskiej granicy. Wielogodzinne kolejki na przejściach są bowiem zmorą podróżujących. Ukraińskie media oceniają też wystąpienie premiera Grojsmana na forum ekonomicznym w Krynicy. Portal Ukraińska Prasa przytacza krytyczną opinię politologa Jurija Romanenki. Jego zdaniem premier Grojsman nie potrafił atrakcyjnie zaprezentować Ukrainy i przyciągnąć uwagi potencjalnych inwestorów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Od dziś komornicy mają narzędzie do szybszego zajmowania kont dłużników. Zamiast tradycyjnej poczty do kontaktu z bankami będą używać elektronicznego systemu. Komornicy za pomocą nowego narzędzia będą kierować informacje o zajęciu kwot prosto do banku dłużnika. System ma służyć również odzyskiwaniu należności przez urzędy, m.in. ZUS-owi, izbom celnym i urzędom skarbowym. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów mówi, że sposób egzekucji z kont bankowych całkiem się zmienia. Ta zmiana w żaden sposób nie będzie dotyczyć tych, którzy w sposób prawidłowy rozliczają się. Akurat tutaj mówimy o kwestii podatków. Jest tutaj mowa o elektronicznej egzekucji. Do tej pory egzekucja odbywała się taką drogą tradycyjną, można by powiedzieć papierową, a więc stosowne dokumenty były wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego. No i to właśnie się zmienia. Miesięcznie ZUS wysyłał do banków nawet do 116 tysięcy wniosków o zajęcie kont. Teraz będzie się to odbywać drogą elektroniczną. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że nowy system zmniejszy koszty zakładu. Jest to dla nas przyspieszenie tej wymiany informacji z bankiem. Także ogranicza koszty... Żeby to nie była jakaś nowa forma złodziejstwa, bo jak do tej pory wiadomo, komornicy jest dla nas droższa niż wymiana. Nie zasłynęli dobrą sławą. Zmiany nie związane z systemem elektronicznych dobrej sławy nie słyną, nie mają dobrej sławy. Ma ono przyspieszyć zajmowanie. Na razie jako krętacze, jako oszuści, jako złodzieje, a teraz jak oni im dają, wiecie Państwo, że takie możliwości, to mnie się to tylko kojarzy z tym, co powiedziała Sawczenko, że jeżeli popuści Unia Europejska Moskwie Rosji, no to po prostu te słowa ich nic nie znaczą. Po prostu te z mordy robią klozet, jak to się mówi. Nic nie znaczą. Nie zależy im na jakiejkolwiek prawdzie, na zasadach, na rzeczach, na ważnych sprawach. Tylko z nich chce wrócić i musimy. To musimy zrobić. A o Biblii to nie ma nawet co mówić. Biblia jest w śmietniku. Tylko grosz się liczy i to, że oczywiście to Lipska. Lipska mówiła też, że to jedni Żydzi, drudzy Żydzi. I tak wielki wyrzut sumienia. Jeden ich kocha, jeden się nimi brzydzi i tak w kółko, wiecie Państwo. Samorządów w tej sprawie. Ja apeluję do wszystkich samorządowców o to, żeby bardzo szeroko otwierali metodami się posługują, że ludzie się brzydzą. Często nie mówią już po polsku. Trzeba im zapewnić naukę języka, trzeba im zapewnić... No języka to można się uczyć bez przesady. To nie jest aż taki... Samorządowców o wsparcie tego programu. On jest bardzo ważny dla Polski i Polaków. Stanisław Karczewski mówił, że w powrocie repatriantów, także z Kazachstanu, może pomóc ustawa o repatriacji, która jest obecnie w ostatniej fazie prac legislacyjnych. Ciążą na nim zarzuty dotyczące posiadania narkotyków oraz nakłaniania do ich zażycia kobiet, które go szantażowały. Warszawski sąd ogłosi kolejny wyrok w sprawie byłego senatora Krzysztofa Piesiewicza. W pierwszym procesie mężczyzna został oczyszczony z zarzutów, ale od wyroku odwołała się prokuratura. Ponieważ sąd okręgowy częściowo przyznał rację śledczym, sprawa toczyła się od nowa. Ksenia Maćczak. Pierwotnie na senatorze ciążyło 7 zarzutów dotyczących posiadania kokainy i nakłaniania do jej zażywania 2 kobiet, które go szantażowały, ale sąd okręgowy w części pierwszy wyrok uchylił, zwrócił sądowi rejonowemu sprawę 3 zarzutów, ale ten drugi proces, podobnie jak pierwszy, był niejawny. Oskarżająca prokuratura w związku z tym nie informuje o jego przebiegu, także broniący byłego senatora, mecenas Krzysztof Stępiński, nie chce ujawniać argumentacji zawartej w mowach końcowych. Poinformował jednak, że dla swojego klienta chce uniewinnienia. Prokuratura wnosi o 0,5 roku więzienia w zawieszeniu. Całą sprawę w 2009 roku ujawnił Super Express, dokładnie film z udziałem senatora nagrany w jego mieszkaniu przez jedną z kobiet, która go później szantażowała. To właśnie to nagranie miało być dowodem, że senator posiadał i zażywał narkotyki. On sam od początku zaprzeczał, by je zażywał. Twierdził, że nie była to kokaina, a sproszkowane lekarstwa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wyrok sąd ma ogłosić o 14:00.
Szefowie grup w Parlamencie Europejskim zdecydują dziś, czy w przyszłym tygodniu odbędzie się debata o sytuacji w Polsce i zostanie przyjęta rezolucja. Wczoraj sekretarze większości frakcji porozumieli się w tej sprawie. Jest już przygotowywany projekt rezolucji. Beata Promecka. Wstępnie ustalono, że debata ma odbyć się we wtorek, a rezolucja ma być przyjęta dzień później. Chcą tego chadecy, do których należą europosłowie PO i PSL, socjaliści z deputowanymi SLD, zieloni, liberałowie i komuniści. Tak komentował europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski. Narasta taki klimat krytycyzmu wobec poczynań rządu, tego nadużycia władzy. Przeciwko rezolucji i debacie są europejscy konserwatyści, do których należą deputowani PiS-u i eurosceptycy z grupy Marine Le Pen. Tak mówił wczoraj europoseł PiS-u Ryszard Czarnecki. Żenada, Unia Europejska, w tym Parlament Europejski ośmieszają się, bo naprawdę dzisiaj Europa ma poważniejsze problemy na głowie. W przygotowanym projekcie rezolucji europosłowie napisali o zaniepokojeniu przedłużającym się kryzysem konstytucyjnym i o zagrożeniu dla rządów prawa. Deputowani zaapelowali też do Komisji Europejskiej, by zbadała inne ustawy, medialną, antyterrorystyczną i o służbie cywilnej, które ich zdaniem naruszają unijne zasady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W rezolucji deputowani napisali też o zaniepokojeniu decyzją o wycięciu części drzew w Puszczy Białowieskiej. Władze francuskie obawiają się powrotu dżihadystów z Syrii i z Iraku do kraju. Z analiz przedstawionych przez francuski kontrwywiad wewnętrzny wynika, że Francja jest teraz narażona na zagrożenia płynące z nowej strategii przyjętej przez państwo islamskie. Z Paryża Marek Brzeziński. Nowa taktyka to zachęcanie do powrotu do kraju dżihadystów oraz namawianie tych, którzy wybierają się do Syrii i Iraku, by zrezygnowali ze swoich planów. Także widzicie państwo, patrz, radio się kręci, coś się tu zmienia. 10:12. Treści Najpierw Plus polecam nasz profil na Facebooku, a żeby radość była jeszcze większa i jeszcze większa. Pisać. To jest list polecony przecież. Ona, aby radość była jeszcze większa, to dajemy piosenkę. I kolejną bzdurę puszcza. Podkreślając swoją głupotę. A żeby radość jeszcze większa była, to takie dziennikarstwo, to jak każdy krętacz. Poprzez wywiady policji. Jakby rozumie, jakby. Są te rejestry, do których system PESEL, do którego organy mają dostęp, no ale powiedzmy sobie, nie mam obowiązku aktualniania. Więc bywa tak, że się tego świadka poszukuje po prostu, nie listem gończym, broń Boże, ale w drodze poszukiwań policyjnych i albo się znajdzie, albo się nie znajdzie. Jak się nie znajdzie, bo wyjechał za granicę, bo coś tam, no to wtedy trzeba z tego świadka zrezygnować i już. No dobrze, ale powiedzmy, wezwanie jest doręczone do kamienicy i podpisuje dozorca, który podpisuje wszystkie paczki i tak dalej. No więc sąd mówi, no doręczone, podpisane, o co chodzi? A świadek mówi, panie, przecież ja w ogóle tam nie mieszkam. No ale przyszedł. Nie no, może nie przyszedł. A jak nie przyszedł, no to go nie ma. I tutaj sąd, jeżeli nie ma podpisu własnoręcznego tej osoby, to nie będzie stosował żadnych kar. Ja zresztą nie orientuję się tym wszystkim dokładnie, bo rzadko kiedy odbieram korespondencję z sądu, ale zdaje się, że w tej chwili jest tak, że awizo wydaje się tylko i wyłącznie adresatowi. Tylko. Więc na przykład w kancelariach adwokackich jest bardzo śmiesznie, bo jak adwokat wjeżdża na urlop, no to nie może zostawić nawet pełnomocnictwa do odbioru korespondencji, a terminy lecą. Więc te doręczenia są do rąk własnych. Jak nie funkcjonariusz, jak listonosz nie doręczy, no to cóż, sąd ponawia wezwanie, mówię, robią te poszukiwania, ale ja myślę, że to będzie coraz gorzej, bo wreszcie zniosły obowiązek meldunkowy, prawda, i wtedy to podstawowa, no już tak słyszę o tym, mieli znieść w 14, w 15, potem na początku 16 to już było o tym cicho. Ale no od paru obowiązek lat, meldunkowy, no bo to jest utrudnienie. To wcale nie będzie dobre rozwiązanie. Ludzie jeżdżą po całym świecie, a Polacy średniowiecze tu mają. Ale funkcjonuje w innych państwach. Funkcjonuje. Znaczy brak meldunku i jakoś to działa. No ja nie wiem.
Tylko jak jest z doręczeniem, bo to jest fajnie, jeżeli nie chcemy stanąć przed obliczem wymiaru. I wymiar wtedy ma mniejsze możliwości ustalenia naszego miejsca pobytu. Ale jeżeli na przykład, panie redaktorze, chce pan kogoś pozwać, bo nazwał pana brzydko albo nie oddał panu pieniędzy, to pana obowiązkiem jest podać adres tego człowieka, miejsce jego zamieszkania. I wtedy, jeżeli pan tego nie zrobi, to pan ma problem. Więc tak różnie z tymi meldunkami. Do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut, o godzinie 10.20. Pani doktor Hanna Gajewska-Kraszkowska, adwokat, a tak, pan... Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. A tak się poda miejsce pobytu jego do mieszkania. Co robić, kiedy zostaniemy wezwani, jakie mamy prawa, jakie obowiązki. Wezwani oczywiście przed oblicze sądu jeszcze nie ostatecznego, tylko zwyczajnego. A może nawet przed oblicze komisji śledczej. Już zaczyna drwić. Jeżeli mają państwo pytania, proszę przesyłać na adres czarek@tok.fm. Zaczyna drwić. Te pytanie przekaże pani doktor. Będą na temat, to pani doktor chętnie rozwieje wątpliwości. Informacje o 10.20. I to co to robi? Nie znam ludzi bardziej skromnych niż powstańcy warszawscy. I im nie wypada tego powiedzieć, a powinniśmy to powiedzieć na pewno my. To nie jest zaszczyt dla powstańców warszawskich, że stanie obok nich asysta wojskowa. To jest zaszczyt dla asysty wojskowego, że może stanąć obok powstańców. To nie jest zaszczyt dla powstańców warszawskich, że spotkają się z jakimkolwiek ministrem obrony narodowej wolnej Polski. To jest zaszczyt dla ministra obrony narodowej, że może pochylić głowę przed powstańcami warszawskimi. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12.40. Reklama. Także proszę państwa, reklama za reklamą. Informacje Tok FM. 10.20, Filip Kekusz, zapraszam. We wtorek w Parlamencie Europejskim kolejna debata o stanie demokracji i rządów prawa w Polsce. Z kolei w środę posłowie mają przyjąć nową rezolucję w tej sprawie. Dokument wyraża zaniepokojenie kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego i zawiera apel do Komisji Europejskiej o zbadanie innych przyjętych niedawno ustaw. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zapowiada, że Warszawa jest gotowa pomóc w kontakcie między Polonią z Wielkiej Brytanii a brytyjską policją. We wtorek zdecydowano też, że polska policja wyśle do Harlow, w którym w ostatnich dniach doszło do ataków na polskich obywateli, na tydzień polskiego policjanta, który pomoże w patrolowaniu miasta. Nie ma szans na porozumienie Rosji i Stanów Zjednoczonych w sprawie skoordynowanych działań w Syrii, przyznają przedstawiciele amerykańskiej administracji. Wczoraj szefowie dyplomacji obu państw, Sergiej Ławrow i John Kerry, ponownie rozmawiali przez telefon. Z relacji strony amerykańskiej wynika, że nie wypracowano nawet drogi do osiągnięcia porozumienia. Cztery osoby, pilot, lekarka, ratownik i pacjent, zginęły w katastrofie śmigłowca ratowniczego na Słowacji w okolicach Bańskiej Bystrzycy wczoraj wieczorem. Miejsce katastrofy zlokalizowano dopiero po kilku godzinach dziś nad ranem. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Informacje kulturalne. Marta Targocz-Burzyńska, zapraszam. Młodzi twórcy zdominowali tegoroczny konkurs główny festiwalu filmowego w Gdyni. O Złote Lwy walczyć będą m.in. nagradzone już na międzynarodowych festiwalach Ostatnia Rodzina Jana Matuszyńskiego, Zjednoczone Stany Miłości Tomasza Wasilewskiego czy premierowy Plan Zabaw Bartosza Kowalskiego. Konkurs główny to jest 16 filmów, poza tym 4 filmy w innym spojrzeniu, mnóstwo świetnych krótkich metraży w tym roku. Poza tym sekcje retrospektywne. Kino przedwojenne, które już od paru lat w Gdyni wspieram, będzie sekcja filmów muzycznych, gdzie m.in. takie zapomniane perełki jak Milion za Laurę czy Wielka Majówka. Mówił w Tok FM dyrektor artystyczno-festiwalu Michał Oleszczyk. W Gdyni nie zabraknie też twórczości zmarłego kilka miesięcy temu Andrzeja Żławskiego. Pokażemy cyfrowe rekonstrukcje jego filmów, włącznie z wspaniałą cyfrową rekonstrukcją okaleczonego arcydzieła, jakim jest Na Srebrnym Globie. Nagrodę specjalną Platynowe Lwy otrzyma wybitny polski reżyser i scenarzysta Janusz Majewski. Na czele jury w konkursie głównym stanie Filip Bajon, a jurorom innego spojrzenia przewodniczyć będzie Monika Strzemka. Czas na zbliżenie, czyli
Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku. Od dziś do niedzieli organizatorzy już po raz czwarty zapraszają nas w podróż śladami gdańskich Żydów. Iwona Weciślok. W trakcie tego rocznego wykładu wykładów z zakresu kultury żydowskiej oraz poznać bliżej obrzędy żydowskie. Trzeba do Gdańska. Wystawy, projekcje filmowe, koncerty i spektakle teatralne. W programie m.in. Festiwalowa Szkoła Magii i Pisania Amuletów, warsztaty z tańca izraelskiego, projekcja filmu Samuel czy spacer historyczny w Powrzeszczu. Odbędzie się też premiera spektaklu dla dzieci Szczęśliwe Miasteczko. Jest to muzyczne przedstawienie lalkowe z udziałem jednego aktora i jednego muzyka wykonującego muzykę na żywo. Miejsca festiwalowych wydarzeń to w tym roku Nowa Synagoga, Teatr Miniatura i Biblioteka Manhattan we Wrzeszczu. Trójmiasto, Iwona Wyciślok, TOK FM. Nowatorskie podejście do języka i formy opery będzie jednym z głównych motywów rozpoczynającej się 16 września warszawskiej jesieni. Dyrektor festiwalu Tadeusz Wielecki poleca Zagubioną autostradę Olgi Neuwirth z librettem noblistki Elfriede Jelinek w oparciu o scenariusz kultowego filmu Davida Lyncha. To teren eksperymentu sztuki nie tylko muzycznej, ale w ogóle teatralnej, języka filmowego. W operze dzisiaj obecne są nowe technologie, no ale przede wszystkim w operze się śpiewa, więc eksperymentuje się też z głosem. Warszawska jesień potrwa do 24 września. Pogoda. Do końca dnia będzie bardzo ciepło i słonecznie, nigdzie też nie będzie padać. Na Podkarpaciu termometry pokażą nawet 29 stopni, w Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu 28, w Warszawie 27, a w Trójmieście 25 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, adwokat Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest Państwa i moim gościem. Dostajemy wezwanie, świadek zeznaje, czy ma zeznać przed sądem. No dobrze, ale jeżeli sprawa dotyczy tego, że ktoś szedł i się pośliznął, a my siedzieliśmy na ławce i to zobaczyliśmy i teraz ktoś, nie wiem, składa pozew wobec kogoś, no to wydaje się łatwo. Pewnie pójdziemy, pomożemy. Obywatelski obowiązek, coś się wydarzyło nie w porządku, więc może moje zeznanie teraz przyczyni się do tego, żeby naprawić krzywdę. No, gorzej może być w sytuacji, kiedy ktoś jest świadkiem jakiejś działalności grupy przestępczej, zorganizowanej grupy przestępczej, albo jest świadkiem działania kogoś, kto wie o tym, że ten nasz wezwany na świadka będzie zeznawał i mówi: słuchaj, no rozumiem, że dostałeś wezwanie, ale może lepiej było, no wiesz, ogólnie dla zdrowia nas wszystkich, żebyś nie zeznawał, no bo wiesz, różne rzeczy się dzieją, ludzie się mogą poślizgnąć, coś się może spaść na głowę, no i teraz świadek mówi: no dobrze, no i co tu robić? Z jednej strony spełnić obywatelski obowiązek, nie złamać, czy też nie zawieść pokładanych we mnie nadziei przez wymiar sprawiedliwości, no a z drugiej strony, no trzeba mieć, jest tak. Koleś, który ma pałę, może z małym powstańcem i teraz mi przyłoży, i co teraz? No dylemat jest świadka w tej sytuacji duży. Po pierwsze to jest tak, że jak dostanie wezwanie, to owszem stawić się musi, ale jeżeli taki świadek chce zeznawać, uważa, że powinien zeznawać, a jednocześnie się czegoś obawia, to ma ochronę. Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy ona dobrze działa, bo ustawa w tym zakresie weszła w życie dopiero w listopadzie 2014 roku. W każdym razie uchwalona była w listopadzie 2014 roku i świadkom przyznano wtedy prawo korzystania z ochrony. To jest ochrona osobista, ale to jest również ochrona polegająca na ukryciu świadka i jak gdyby opłacania kosztów wynajmowania przez niego mieszkania w innej miejscowości, jakiegoś ukrytego mieszkania i tak dalej. No nie wydaje mi się, żeby to była ochrona, która będzie stosowana na szeroką skalę, dlatego że jeżeli taki świadek się naprawdę przestraszy, to on nie pójdzie do policji prosić o ochronę, tylko straci pamięć. Dylemat jest zresztą poważny, dlatego że kara za złożenie fałszywych zeznań bądź zatajenie prawdy została podwyższona ostatnio i teraz jest to przestępstwo zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.
Znowu ci kłamliwi świadkowie, którzy kłamią ze strachu, albo kłamią, bo chcą komuś pomóc, albo kłamią, bo kłamią, to jest na pewno problem bardzo poważny w sądach, ale ilość skazań jest niewielka. Nie wszczyna się tych postępowań prawie. Sędziowie machają na to ręką, nawet w ewidentnych przypadkach. I chyba jest około 4-5 tysięcy rocznie skazań za fałszywe zeznania, co przy tych milionach świadków wydaje się być liczbą zupełnie nieproporcjonalną. No ale jeżeli taki świadek się boi, to jeszcze może wystąpić o rolę tak zwanego świadka incognito, czyli świadka, który jest kompletnie zanonimizowany, ale to w ogóle nie ma sensu, jeżeli zbój wie, kto to jest, prawda? No bo jeżeli zbój wie, kto to jest, no to anonimizacja tego świadka jest po prostu zabawą. Więc tutaj tej ochrony nie ma, takiej mocnej i wyrazistej. Jest... Bo zbój wie, kto to jest, dlatego, że to jest zapisane w aktach sprawy. Jak no nie, to nie. Zbój wie, kto to jest, dlatego, że jest to na przykład, nie wiem, no, pokrzywdzony albo współpracownik zbója. Jeżeli wie, kto to jest, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Tej anonimizacji nie ma sensu. Natomiast z akt sprawy już nie. Dlatego, że w zeszłym roku wprowadzono nowelizację kodeksu postępowania karnego, taką oto, to jest ta, która wyszła w kwietniu, ale trochę zostało, taką oto, że adresy świadków nie są umieszczane w aktach, tylko w oddzielnym załączniku, który nie jest udostępniany stronom. To ma sens również przy ochronie danych osobowych, bo przecież jest to adres, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, często telefon komórkowy. No i tego z akt się zbój nie dowie. I to dobrze, aczkolwiek no, u nas jakieś napaści na świadków, przynajmniej te, które były uwidaczniane, to jest zupełny margines. To w ogóle nie istnieje jako zjawisko przestępcze. Natomiast myślę, że jest ogromna ciemna liczba nie tylko zbójów, którzy zastraszają, ale na przykład w sprawach rozwodowych przyjaciółka prosi przyjaciółkę, no powiedz kochana, że on mnie tam psychicznie bądź fizycznie maltretował, opowiada jej jakieś historie. No i ten świadek idzie sobie do sądu, jest taki świadek na prośbę, który większość rzeczy wie od osoby, na której jak gdyby zlecenie ma zeznawać. To też jest duży problem, ale też od tego nie ucieknie. No i powiedzmy, świadek w końcu mówi, dobra, ja się nie boję, albo nie ma się czego bać, idzie do sądu. Idzie. I zeznaje. I się zaczyna, nie zeznaje, panie redaktorze, albowiem sądy wzywają świadków na określoną godzinę. I są jak gdyby dwie szkoły. Pierwsza szkoła jest taka, że jak mam do przesłuchania 8 świadków, to wezwę ich na jedną godzinę. No i wtedy jest tak, że ten pierwszy wchodzi zaraz, ten drugi po godzinie i tak dalej, i tak dalej. A ten ósmy o 16 dowiaduje się, że sąd go bardzo przeprasza, ale nie zdąży go przesłuchać. Jest metoda druga, mianowicie taka, że się świadków wzywa co godzinę na przykład, ale wtedy, jeżeli tych dwóch nie przyjdzie, bo złamali nogę, bo nie przyszli, bo nie dostali wezwania, no to mamy rozprawę, gdzie mamy w środku dwie godziny przerwy i nic nie możemy zrobić. Też dla sędziego sytuacja mocno niekomfortowa. Nie ma dobrych rozwiązań, natomiast mnie się wydaje, że przyszłość leży w przesłuchaniach audiowizualnych. Tylko skrzeczy nam pospolitość, bo nie w każdym sądzie jest wystarczająca ilość tego sprzętu, czyli sal, w których można robić takie telekonferencje, i nie w wielu prokuraturach. Natomiast to jest najlepsze rozwiązanie z możliwych. Czyli świadek wezwany na godzinę stawia się? I czeka. I czeka. Chyba że jest pierwszy na liście, wtedy nie czeka. To się mnie zastanawiało, bo są osoby, które na przykład mają sporo wolnego czasu i mówią, a zamiast oglądać telewizję, czy spacerować po parku, pójdę sobie do sądu, siedzę na sali, posłucham, co tam ludzie mówią. To było, kiedy jeszcze nie było różnych środków masowej komunikacji, TOK FM-u, i wtedy no, do dobrego obyczajów pod koniec XIX wieku, na początku lat 20. było odwiedzanie sądu i to były wydarzenia mniej więcej towarzyskie. W tej chwili na sali rozpraw z publiczności można powiedzieć, że są matki, żony i kochanki, a najczęściej aplikanci. Natomiast publiczności nie ma, no poza sprawami, które budzą zainteresowanie opinii publicznej, ale takich jest dlatego, że
ludzie nie chcą chodzić, czy że nie mogą, nie wpuszcza ich? Nie, nie, wpuszcza się, rozprawy są jawne. Proces nie jest wcale dynamiczny, tam nie ma fajerwerków. To są godziny siermiężnej, ciężkiej pracy, więc nie ma w tym niczego, co by było szczególnie atrakcyjne. Nie, zupełnie. Kiedyś były takie badania, dawno temu robione, dotyczące ilości osób, publiczności na salach rozpraw i tam wyszedł jakiś wynik 1,2 osobo-człowieka na całą salę. Także, no, przychodzi świadek. Przychodzi świadek, mówi, kładzie dłoń na Biblii? Nie, kładzie dłoń na barierce, a właściwie dwie dłonie. Mianowicie świadek przychodzi. Zdejmuje mu kajdanki. No jak jest doprowadzany z więzienia, to mu zdejmują. Jak przychodzi, tak sobie przychodzi, bo przychodzi, to tych kajdanek na ogół nie ma i sąd mówi, żeby on podszedł do barierki. Przed sądem jest barierka taka sobie. Ja, ja podchodzę. Tak, i kładzie pan ręce na tej barierce i stoi pan przed sądem, chyba że stan zdrowia jest taki, że się poprosi sąd, albo sąd sam z własnej woli umożliwi nam siedzenie, złe słowo w tym kontekście, ale na krześle w każdym razie przed barierką, legitymuje spoczęcie. Się pan, spoczęcie, legitymuje się pan dowodem osobistym, sąd bardzo skrupulatnie bada, czy pan to jest pan, no i pada sakramentalne pytanie, czy wie pan, w jakiej sprawie został pan wezwany? No i wtedy najlepiej iść w zaparte, jak rozumiem. Wysoki sądzie, w życiu, nie wiem, o co chodzi. No. Całe życie przechodzę na zielonym świetle. Bywają takie odpowiedzi, najczęściej nie wiem, albo też wiem, bo oskarżony mi powiedział. To też nie jest dobra odpowiedź. No i jak sąd się dowie, czy my wiemy, czy nie wiemy, w jakiej sprawie, to nam mówi, a co na panu wiadomo w sprawie. To pytanie czasem brzmi śmiesznie, kiedy świadek mówi, że nie wie, w jakiej sprawie, no ale zawsze ono pada, to jest takie sakramentalne pytanie, bo zeznania zaczynają się od spontanicznej wypowiedzi świadka. Co panu wiadomo? No i wtedy padają różne odpowiedzi. Albo jest to wyczerpujący monolog, co panu wiadomo, albo jest pytanie, a co by się pan sędzia chciał dowiedzieć, albo jest pytanie, że on, że poprosi o pytania, bo on nie będzie tak mówił, bo nie wie, co ma powiedzieć. No, nie mamy takich świadków swobodnych za dużo. Na ogół ludzie się przed sądem peszą, czują się niekomfortowo. Wróćmy jeszcze no właśnie do tej kwestii, kiedy świadek się stawia, dłonie na barierkę, sędzia mówi, poprosimy tutaj o legitymację szkolną. Ktoś mówi, no właściwie miała przyjść moja mama, ale się dzisiaj źle poczuła i poprosiłem je, czy nie mógłbym za nią przyjść, żeby powiedzieć, że ona właściwie to niewiele wie w tej sprawie, a właściwie to nic nie wie. No, może tak być, takie zjawisko, że nic nie wie, to jest dość powszechne, ale sądu to nie zaspokoi. Sąd bowiem musi się kierować zasadą bezpośredniości, czyli ze świadkiem musi się spotkać oko w oko, barierka, stół sędziowski. Więc powie wtedy temu młodemu człowiekowi, żeby się wydalił i następnym razem, żeby jednak przyszła matka, która jest wezwana w charakterze świadka. Może ukarać takiego? Nie sądzę. Marnotrawnego? Wydaje mi się, że nie ma powodu. No, przyszedł, usprawiedliwił mamę, złożył gotowość, zgłosił gotowość występowania za nią. No nie jest to chyba obraza sądu. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 10.40, już za kilka minut. Doktor Hanna Gajewska-Kraczkowska, adwokat, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest państwa i moim gościem. Informacje o 10.40, po informacjach wracamy. Mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. Transport i jakość życia. Przemiany obyczajowe. Czasem kino i książki. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18 w programie Post Factum. Zaprasza Paweł Sulik. I Agata Kowalska. Reklama. Dziewiąty klub.
Powieść Stefana Mechema, scenarzysty serialu Wallander. Nowy skandynawski thriller. Wersja audio czyta Mariusz Bonaszewski. Stefan Anhem, 9 grudnia. Polecają wydawnictwo Marginesy, Audioteka i Empik. Kukuczka. Pierwsza biografia legendarnego Himalaisty. Opowieść o granicach ryzyka, które bywają granicami człowieczeństwa. Inspirująca lektura dla tych, którzy marzą i pragną spełniać swoje marzenia. Kukuczka. Książka już w sprzedaży. Innowacyjne technologie i dynamiczny design? Bez wątpienia to nowe Renault. Poznaj nasze crossovery Captur i Kadżar. Tylko teraz 500 samochodów w ofercie specjalnej. Z atrakcyjnym pakietem ubezpieczeń za 1%. Bez wątpienia to najlepszy moment, by przesiąść się do nowego Renault. Szczegóły oferty w salonach. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnie modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze, dostępny w aptece. W ramach Instytutu Zdrowych Nóg zapytaliśmy o przewlekłą niewydolność żylną. Stosowałam różne leki, ale problem się nasila. Na moje żylaki i ból nóg prawie nic nie pomaga. Dlatego stworzyliśmy Dodenox, silny lek, który zmniejsza nadmierną lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. Wybierz silny Dodenox lub najsilniejszy Dodenox Forte. Teraz bez recepty. Dodenox 250 i Dodenox Forte 500 mg kalcium do Basila.